Drodzy Państwo, Filharmonia Sudecka zaprasza na ostatni koncert w miesiącu lutym. Już w najbliższy piątek 24 o godzinie 19 zapraszamy na koncert symfoniczny z muzyką generalnie klasyczną. Usłyszymy najpierw uwerturę do opery Łaskawość Tytusa Wolfganga Amadeusza Mozarta, następnie dwa utwory wiolonczelowe. Będzie to koncert wiolonczelowy Cedur Józefa Hajdna i kompozycja współczesna Michała, Mikołaja Góreckiego, Elegia na wiolonczele. I orkiestrę smyczkową. Ten utwór został skomponowany specjalnie dla polskiego wioloncelisty Tomasza Strala, który będzie gościem, będzie solistą na tym właśnie koncercie i wykona oba utwory. A w drugiej części koncertu usłyszymy drugą symfonię D-Dur op. 36 Ludwika van Beethovena. Także tak jak wspomniałam, koncert prawie klasyczny. Myślę, że spodoba się Państwu taki program, a orkiestrę symfoniczną. Harmonii sudeckiej poprowadzi Krzysztof Kozakiewicz. Serdecznie.